Czy książę Percy kiedyś miał imię? Wiem, że w filmie miał imię, ale nie mówimy o filmie, nie rozmawiajmy o tym. Filmu nigdy nie było. Ale creepy. I też dźwiękowo jest tak... O, dobra, to jest też muzyka z jedynki. Przerobiona. Jest, muzyka z jedynki przerobiona. Ale gorsza jest niż oryginał. W ogóle oryginalne traki w tej Castlevanii mi się podobały dużo bardziej niż przerobione wersje tych starych. Progressive House. Jako, że nie siedzę specjalnie w świecie muzycznym, to często mam problem z określeniem, czym są te rzeczy. Tak jak na przykład sporo słucham metalu, ale nie na tyle słucham metalu, żeby wiedzieć, czym jest te 50 różnych gatunków metalu, o których ludzie mówią. Rozróżniam jakieś podstawowe, ale bez przesady. Po co robić te wszystkie rozróżnienia? Czy każdy naprawdę chce mieć nazwę na swój rodzaj muzyki? No, bo mój jest wyjątkowy. Come on, no, rozumiem, że jest, ale nie musi być to teraz osobnym gatunkiem. To miej charakter. Co? Halo? A dobra, mam wystarczająco wysoki skok, żeby tu sięgnąć. W porządku. No, ewidentnie uderzam. Dajcie mi to. O, kurczak, świetnie, to proszę. Co się wydarzyło? Czy ktoś odnotował, jak oszukane to było? No dobra, teraz to moja wina. A w sumie miałem stracone jedno życie, to dobrze się składa, że szybko zginąłem. O, zapominam o tym momentami, no bo to rzadko się przydaje, że one tak robią. Dobra, trudno. Szkoda, bo na końcu tego pomieszczenia jest ten. Mięsko. Znaczy, to znaczy, że ja mogę w gruncie rzeczy zrobić tak? Tak. Dokładnie to znaczy. Mogę sobie tak przyspieszyć pomieszczenie w razie w. Dwieście IQ. No korekcja skoku to by się tak przydała. Tak, żebym mógł się chociaż trochę zatrzymać w powietrzu. Naprawdę ze wszystkich urealistycznień musieli w Castlevanii wybrać to, że nie da się kontrolować swojego skoku, jak już się wybijesz. W życiu się nawet trochę da momentami. Matko, czy dla was też ten trybik, który tam jest, który ewidentnie jest platformą, na którą muszę skoczyć, wygląda jak element tła? Totalnie wygląda jak element tła. I co mam niby zrobić teraz? Nabiłem mu się na dzidę. No i gacuś mnie teraz wykańcza. O nie! Dlaczego ich? Dlaczego z zapleców? Poprzednio, wtedy co mówiłem, że nie wiem, dlaczego życie straciłem. Faktycznie, już sobie przypomniałem, jak życie straciłem. Swoją drogą, a propos tego, że gram w te levele platformowe w Geometry Dashu, to ogrywanie tych starych gier, tak jak je ogrywam, jest w ogóle bardzo dobrym pomysłem, biorąc pod uwagę, jak dużo jest leveli zerwanych na tych starych grach. I gdzieś tam dzięki temu mogę też łapać te nawiązania.
pomijam fakt, że większość tych gier grałem wcześniej, ale... To jest żart, nie śmieszny. Dobra, idź, skorzystaj, że się przesunął. Trudnie! Nie, on przesunął się, no. Przez to, jak dużo było wspomnień o Quarionie i w, na streamie, i w komentarzach na YouTubie, nawet rzuciłem okiem, jak on wygląda, więc już mniej więcej wiem. Ale nie wiem, nie znam gameplayu w ogóle, bo wyłączyłem go po chwili, żeby mieć taką pierwszą reakcję, jaką lubię mieć, jak coś dla was ogrywam. A nie no, widzieliście to. No po prostu popchnął mnie, wylądowałem na trybiku, który popchnął mnie na innego przeciwnika, jeszcze zanim w ogóle gra oddała mi kontrolę nad postacią. No przecież to jest dramat, tak się nie robi. Tak, ale jeśli dzisiaj uda się skończyć te Castlevanie, to na pewno Quarion pójdzie i pójdzie... To co też było kilkukrotnie, pokazywało się. I o czym dzisiaj mówiłem zresztą, rozmawiałem z kimś. Kartki z tobą chyba właśnie, nie? O. No nie! Dobra, właśnie. Właś, zabijmy go. Dobra, zgit. Nie żyje. Nie! Nietoperzu, nie. Niezabijanie przeciwników jest tutaj śmiercionośne też, bo... Potem coś mnie może wepchnąć na typa i jest problem. Ale dobra, jest, żyje. Jest okej. Okay. O, git. Git. Nie miałem kontroli. On wylądował po prostu, a potem spadł. Zero. Nie miałem kompletnie żadnej kontroli nad tą postacią. O! Ajajaj. Dobra. Ważne, że żyję i nie spadłem. No przecież wyrzucili mi go ze ściany pół centymetra przed moją twarzą! Spawnowanie tych nietoperzy w taki sposób to jest ewidentny znak, że oni po prostu chcieli sprawić, żeby ta Castlevania była tak irytująca jak jedynka. To jest celowy ruch absolutnie. W ogóle nie mam co do tego żadnych wątpliwości. W jedynce niektóre rzeczy... Dobra, to była moja wina. W jedynce niektóre rzeczy wyglądały jak błąd po prostu, jak jakiś taki błędny design. Potem w trójce... Wydaje mi się, że dopiero w trójce. O, jest! Ale ja muszę skoczyć, żeby zespałnić tę czaszkę. Czyli muszę skoczyć, żeby zespałnić czaszkę, ale jak skoczę, to umrę. No właśnie. To dramat. Uważałem zawsze, że to jest błąd w produkcji, więc w momencie, jak zagrałem ostatnio w Castlevanię, którą? Czwartą? Nie, ja nie gram w X Chronicles, to jest Castlevania Dracula X. Zaznaczyłem X Chronicles na streamie, bo zwykłego Dracula X nie było. Tak mogę zrobić, dobrze, czyli jak stanąłem... Czemu ja to znowu zrobiłem? Nie! Myślałem, że mam jeszcze jedno! God damn it, no będę powtarzał ten poziom w kółko i w kółko. Co ja zrobiłem? Żyję! No... Dobrze wylądowałem teraz, ale nie mogę odzyskać kontroli na czas. Nie oddają mi kontroli nad postacią, wylądowałem centralnie na tym dysku. Thank you.
Co? Dziękuję. Namaste. O mój Boże. Czemu chociaż wiedzieć, ile mam żyć? Czy mam jeszcze jedno do stracenia, czy po prostu... Czy koniec? Nie, chyba nie mam już żyć. No nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, wyjdę. Wyjdę. Sekunda. Jump. Jump. Dobrze, tak zrób. Dobra, jest życie. Fajnie. Dobra. Mam wrażenie, że tutaj są aż dwa mięska, bo ten poziom przewiduje, że się go nie da zrobić normalnie. No dobra, pomieszczenie przed bossem. A i gra cię nie każe aż tak, bo rangi możesz poprawić, bo uwaga, przeciwnicy są powtarzalni za każdym ranem. Ale czy też jest ograniczona ilość continue jak w Shattered Soldier? A jest, mam, life zero, jak pauzę włączę. O, no to duży plus, to duży plus, bo już miałbym wtedy fan, jak nie musiałbym powtarzać całej gry od nowa, gdzie jedno podejście trwało godzinę. What the fuck? I to jedna z moich kobiet już? Stąd? Idź stąd? I jego oczy płoną, ale creepy. Fajnie ten boss. Nie! Gordy, pamiętaj, że jak kucniesz, to cię nie ruszy. Okay. Dużo obrażeń to jego oczy biją. Mam dużo amunicji, muszę z tego skorzystać. Co tym razem? Dobra. O! Stałem wszystkim, co się da, ale jak jeszcze dostanę raz tą... Bez sensu. Czy no... No dobra, no. Widzimy się na miejscu. I zagramy nożami. No i jesteśmy z powrotem, let's go! Jak najwięcej obrażeń w jak najkrótszym czasie. Jeszcze nie mogłem teraz podskoczyć, niestety. Będą pioruny teraz? Nie, jeszcze coś po drodze było. Nie, pioruny, dobrze. Serio? Na twarzy mi się... Ten boss to żart jest, nie? Idealnie się ustawiłem. Żeby uniknąć tego ataku, to przyleciał mi po prostu na twarz. No ja pierdzielę, to jest nieprawdopodobne. Dobra. Dobra, przynajmniej umiem tych ataków w miarę unikać lepiej niż wcześniej. To jest duży plus. Aj, po co podskoczyłem? No podskoczyłem, żeby w ogóle móc go trafić. Jezus, ale byłem blisko krawędzi. Dobra, gin. Muszę go zraszować po prostu, bo i tak dostaję każdym piorunem. Może sprawić, żeby zginął przed... No. Zginął zanim zginę ja. Strzałunia! Man! Strzałunio! Co?
Uff. Już tak mnie teraz wszystko straszy, bo przecież jeden boss wcześniej miał drugą fazę. God damn it. No jakby ten miał drugą fazę, to by było takie totalne na niej. Dobra. Gdzie teraz? O! To już chyba najwyższa komnata, najwyższa wieża, czytaj. Idziemy na Pana Ciemności. Let's go! Muzyka to takie gorsze Sega z Genesis, bym powiedział. Takie coś, co próbuje być Segą, ale nią nie jest. Wydaje mi się, że ten port bardziej by pasował właśnie, żeby go zrobić na Sedę, a nie na Super Nintendo. Ale... Ajaj. Wiedziałem, że to zrobi, a i tak się dałem trafić. No. Co? Życie dostałem? Nie wiem. Nawet aliena tu przyczłapali. Dracula kontroluje nawet obcych. Aha! Gin. Aha, oni mi... To, że każdy przeciwnik może mnie trafić dwa razy, jest nieprawdopodobnie irytujące. Co jest? Wow. Aha! Aha! Okej, okay, to jest dla mnie sposób, żeby wrócić, jak już stąd spadnę, a spadnę na pewno. Okej, okay. Kumam. Przyjmuję do wiadomości. Na jaką minę się właśnie wpieprzyłem. Sięgnąłem. Kolce! Serio? Naprawdę daliście kolce na górę? No po... Pokrzeniło ich do końca. No może i zawadziła mi o stopę, no nie będę taki. No może zawadziła. A co jest tu w prawo? Aha, tu mogę się wejść. Fajnie. Co? Nie mogę wrócić? No zejdźże tam na dół, no! To się nazywa dobra iluzja, nie? Jestem sobie... Poszedłem w prawo, potem znowu w prawo, potem jeszcze raz w prawo i jestem z lewej. Dracula to jednak jest czarnoksiężnik w krainie Oz. No bo nie wiem, czy kojarzycie, ale ja tutaj skręciłem w prawo. Znalazłem się w pomieszczeniu ze smokiem. Co wy gadacie? One up! Dobra,
Iluzja Drakuli, Iluzja Drakuli. Pamiętaj, Cordy, po prostu załóż, że to Iluzja Drakuli i wszystko stanie się prostsze. A, tu wraca! Przecież mogłem to zniszczyć. Dobra, mniejsza. Nie jest źle, bo mam tam. Bo nie zginął. A właśnie, ciekawe, czy teraz jak wejdę. Tu. Tu już się nie da tego zniszczyć. Czyli życie mam je, życie mogę jedno zdobyć dodatkowe. Spoko. A woda. Taka gorsza wersja tego korytarza z jedynki. Znaczy gorsza. No, poszło mi dużo łatwiej, ale mam też doświadczenie z 5 poprzednich gier. Stopwatch. Boję się tych rzeczy na górze. Dobra, idę z nożami. Zobaczymy, czy noże się przydadzą. Okej. Okay. Ty, ale ja mam walczyć na tych platformach? Przecież jak spadnę, to umrę. A rozumiem, że dalej mogę go bić tylko w głowę, jak to standardowo w Castlevania. No to nieźle. Ale ty, no naprawdę, jak dostanę jedne obrażenia, to ja umrę. Co jest? No widzicie? Spadam normalnie w przepaść. Nie, jeszcze nie dostaję wejściówki darmowej. Ja pierdzielę, przecież będę spędzać 2 dni. Nie no, tego to bardzo nie potrzebuję. Jak mam go bić w głowę, to wodę święconą mam brać? Nie zwariowałem. Dobra, gdzie jesteś? Gdzieś się pojawił. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie on się pojawia? Wystarczy czekać i liczyć na to, że się pojawia akurat koło mnie? Nie! Nie, 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 nie! Ktoś to zaprojektował, żeby wyprowadzało z równowagi tak totalnie, nie? O, dostał. Dostał. Nie. Dobra. Nie. Dobra, usnąłem, zdążyłem. Okej. No, tylko jeden raz mogę go trafić podczas jednego jego pojawienia się. Dobra, mogę sobie postać, nie ma problemu. Będę czekał, aż się on pojawi! Gdzieś, gdzie jestem! Nie! Stój! Dobra. Naprawdę, mogę go trafić tylko raz, spoko. Dobra. Spoko, spoko, to nie jest na razie takie trudne. Tylko musiałby się pojawić gdzieś, gdzie go widzę, no bo co to jest za walka, że on się pojawia gdzieś kilometr ode mnie. Nie, nie, muszę mieć noże rzeczywiście, żeby leciało daleko. Trafiłem go?
Ja szczerze mówiąc nie jestem, znaczy w sumie jestem fanem 2,5D. W zależności od gry, to musi być dobrze zrealizowane. To nie ma ataku? Wydaje mi się, że jak robię tak, że jestem tu... A potem skaczę jeden w prawo, to pokrywam największy teren, jaki mogę. O, okej. Okay. Fajnie, że mogę to niszczyć. Szkoda, że... Aż tak kiepsko to działa. Nie no, to w oryginalnym Rondo of Blood gra się ewidentnie tą samą postacią. Też Richterem Belmonte. Tylko tam jest też odblokowywalna postać, ta Anna czy Maria, nie pamiętam. O! Dobra, żyje. Monotonne. Ale nie trudne. Nie! Dziękuję. Dobra, w sumie do mnie w końcu załatwiłeś, ale... O ile puszczenie wam tego longiem brzmi kusząco, to obawiam się, że ta godzina walki z Drakulą, która mi została, to lepiej się sprawdzi jako kompilacja śmierci, także bawcie się dobrze. Nie! 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 Co jest? Widzieliście? Co ja zrobiłem? O, nie! No myślę... Wyuczę. Nie! Nie! O, nie! No przecież... To jeden strzał. No zgiń! Umarł! Mam go! Co? The fuck? A no tak, teraz będzie puszczał laser, który leci przez całą mapę z ogromną prędkością. Przecież wiedziałem! Oczywiście, że ten Dracula ma drugą fazę. Przecież to stąd to mięsko, bo to wcale nie jest tak, że on jest trudnym bossem, po prostu. Ja. Wolałem nie ryzykować. No i co, muszę tu stać, no bo jak wstanę, to umrę. Zatrzymał się nade mną i jakbym wstał, to bym umarł. Znaczy, spróbowałem wstać i dałem radę, no ale wyglądało to tak, jakby miał na mnie stąpnąć po prostu, no więc... God damn it. To jest dobre miejsce, żeby stać. Jak z tym walczę w tej chwili. Zabij go! Nie! W tę stronę mnie? Nie! Nie! Nie, 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 nie! Kurwa! Te dziury tutaj po prostu mają grawitację, no. No i to jest straszne, bo teraz ta walka, znowu muszę tę fazę przechodzić. Ta faza trwa 25 tysięcy lat. No dobra, nie. Trwa 200. Tyle co Dracula siedział w zamknięciu. Po tym, jak go Belmont załatwił dwa razy. Po tym krótkim przedstawieniu zawodnika witamy Państwa na finale zawodów mistrza Castlevanii. Ostateczny boss, ostateczna walka Dracula. Wszystkim znany, lubiany, a jednak za każdym razem trochę inny.
Widzimy już Gendlera radzącego sobie bardzo dobrze, unikając kolejnych ataków naszego adwersarza. Czekamy, aż dojdzie wreszcie do drugiej fazy, aż uda mu się zredukować HP swojego przeciwnika do zera. W tym momencie niewiele się niestety działo na ekranie. Jak wiemy, Dracula jest dość specyficznym przeciwnikiem, który pojawia się na przypadkowych platformach, a gonienie go po nich jest zupełną stratą czasu. Czekamy więc, aż pojawi się blisko nas, a następnie staramy się znaleźć w odpowiednim miejscu i rzucić toporem tak, aby zredukować jego życie, a jednocześnie nie dać się trafić jego atakiem. Oczywiście są sytuacje, na pewno takie sytuacje zobaczymy, kiedy nasz bohater będzie musiał... O nie, stój! Tak jak widzimy, będzie musiał kucnąć, ażeby ataku uniknąć, jednocześnie nie dając się przesunąć, lądując w tym samym w jakiejś najbliższej dziurze, do której oczywiście ta gra na 100% go zgrawituje. Kolejne ataki są unikane. Skoki w lewo, skoki w prawo. Czy tym razem będzie to to podejście, czy to będzie to podejście, które zapewni naszemu bohaterowi zwycięstwo i wreszcie święty spokój od tej cholernej gry? Zobaczmy dalej. To błędy się biorą z cierpliwości, właściwie z jej braku. Absolutnie, Gendler, nie masz absolutnie ani grama cierpliwości. No, moim zdaniem trafiłem go prosto w twarz. Owszem, trafiłeś. Jeśli przyjrzałbyś się lepiej, widziałbyś, że życie zostało zredukowane. To jest jedna z gorszych pozycji Drakuli. Zazwyczaj Gendler, jeśli zobaczycie poprzednie jego podejścia, stara się unikać każdego jednego ataku Drakuli, kucając poniżej niego. Jednak jeśli Drakula znajdzie się na pozycji najniższej, na kolumnie, która jest poniżej poziomu większości, jest zmuszony albo zbiczować i ryzykować, że dostanie obrażenia, a tym samym spadnie w przepaść, albo kucnąć, przyjąć hit na twarz, uśmiechnąć się do losu i liczyć na to, że wszystko będzie dobrze. No i gij, tak się powinno i zawsze pojawiać. Dokładnie tak, a to dlatego, że ta pozycja jest absolutnie... Zaoszczędziłbyś mi naprawdę wielu problemów, ziom. Najlepsza. Kiedy Dracula jest na najwyższym poziomie, wszelkie inne położenie naszego bohatera, Simona Belmonta, Gentlera, jak wolelibyście go nazwać, powoduje, że ataki Draculi go po prostu nie sięgają. Jest to mistrzostwo świata, które powinno się powtarzać za każdym razem, ale jakie by to było wyzwanie, prawda? W sumie to tu powinienem stać. O, cóż za spostrzeżenie. Fajnie, że zrobiłeś, dotarłeś do tego dopiero po godzinie gry. Próbując niejednej możliwości, próbując niejednego rozwiązania. To był błąd, bo on się teraz zespawni. W bardzo złym miejscu. I będzie stał w strasznie złym miejscu. Dokładnie tak. I teraz unikanie jego ataków stanie się nieprawdopodobnie trudne. A jednocześnie nie możemy tego nie zrobić, ponieważ życia nie starczy nam, żeby wykończyć przeciwnika na czas. O. Życie Drakuli, druga faza, już jest tak naprawdę na wykończeniu. Patrzcie tylko na skupienie tego zawodnika. Rzucaj, Simon. Dokładnie. Nie Simon, Richter. Tak, rzucaj, kolejne topory. Zostały jeszcze tylko dwa hity. Proszę, Gendler, niech to będzie ten moment. Rzucaj. Niech to będzie rzucaj. Ten moment. Tak. 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 Zniknął, zgadza się. Tak, nie ma trzeciej fazy. Dziękujemy Państwu, że byliście. Ale fajny art. Bardzo dziękujemy za oglądanie i słuchanie naszego podcastu komentującego jakże wspaniałego zawodnika Gendler. Dychaj. Dokładnie tak. Pomiocie szatański, nie chcę Cię więcej widzieć. My również, mój drogi, my również. O, muzyka. Bardzo fajna przeróbka. Ta mi się podoba. Słuchajcie. Kolejny tydzień. Kolejna przygoda. Kolejna Castlevania. Tym razem ostatnia w naszej streamowej historii. Na ten moment, oczywiście. Do Castlevania może jeszcze kiedyś wrócę w ramach tych części, które wychodziły już na nowsze konsole, ale tak jak obiecałem, będę się skupiał teraz na tych konsolach, jakim były NES, SNES i Sega Genesis. Co za tym idzie, to jest koniec naszej przygody z Castlevaniami. Przechodzimy teraz do następnej serii,
której jeszcze oczywiście nie wymyśliłem. Przekonacie się, co to jest dopiero w przyszłym tygodniu. Ta Castlevania była ciekawa, bo była takim przyjemnym, a może bardziej interesującym powrotem do tych Castlevanii, w które graliśmy bardziej z NES-a. Natomiast nie wiem, czy był to przyjemny powrót, czy bardziej taki powrót z gatunku grasz w coś w dzieciństwie, czy lubisz coś w dzieciństwie, a potem po latach wracasz do tego, patrzysz na to, chce ci się żygać, a potem te żygi zjeść bardziej niż grać w tego. To była bardzo trudna przeprawa. Przyjemna, ładna grafika, fajne arty, jeśli chodzi o fabułę, no i fajna przede wszystkim muzyka, ta oryginalna, bo przerobiona niekoniecznie mi się momentami podobała. No ale walka z ostatnim bossem, Dzięki wam bardzo, że byliście, miło mi było ogrywać dla was tą kolejną Castlevanię. Do następnego tygodnia przy okazji kolejnej starej gierki. Cześć.